Witam. Tak jak w sumie obiecałem ostatnio, postanowiłem nakręcić vloga, który wytłumaczył w sumie wszystkie kulisy całego transferu, całej fuzji ich z Comago, jak to się wydarzyło i co z nami w tym wszystkim. Więc może chciałbym na początku zaznaczyć, że vlog jako taki ma na celu tylko wyjaśnienie sytuacji, a nie w żaden sposób obarczanie kogoś winą, czy jakieś ciężko subiektywne opinie, które mogłyby się komuś nie spodobać, tylko na raczej są to w całości fakty, więc nikt, myślę, nie powinien zostać filmem w żaden sposób urażony, gdyż po prostu jest w nim no, cały opis sytuacji faktycznie jak jest. Więc może od początku zacznijmy samym projektem ogółem. Ja osobiście i też my jako cały były już XCOM Team uważamy, że projekt XCOMAGO jest bardzo interesujący i dobry, fajnie przemyślany i w ogóle. Tylko wydaje się, że trochę target jest chyba zły, nietrafiony i po prostu, nie wiem, przynajmniej w moim odczuciu Żaden gracz, powiedzmy, który gdzieś tam już kiedyś występował na jakichś lepszych turniejach, nie weźmie tego na poważnie, bo no nie wiem, no dla mnie, na przykład dla mnie osobiście, nie widzę świata, w którym powinienem czuć się, że mam szansę zagrać, powiedzmy, z grubym i furlanem w teamie. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, no z całym szacunkiem do graczy i w ogóle, ale no nie wiem, nie czuję tego, żebym musiał się z ludźmi ścigać o to, żeby dołączyć do nich do drużyny. Uważam, że bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zrobić drużynę na takim samym bądź lepszym poziomie i zdecydowanie po prostu nie do nas projekt trafia. No i po prostu, no wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego no tak naprawdę nigdy nie braliśmy tego projektu pod uwagę. Na początku mimo wszystko ja uważałem, że to będzie tak, że Gruby i Furlan nie są w tej drużynie i wtedy miałoby to trochę więcej sensu, ale tak naprawdę jedyny sens i faktycznie całe przesłanie, cały cel tego projektu miałby ręce i nogi, kiedy rozebralibyśmy, powiedzmy, no nie wiem, że to jest niemożliwe, ale kiedyby rozebrać wszystkie drużyny w Polsce i stworzyć właśnie taki projekt, z którego mogłoby powstać, nie wiem, nawet nie jedna, ale trzy czy cztery drużyny. I wtedy faktycznie no, gracze by byli no, na najwyższym możliwym poziomie w Polsce w tym projekcie. No i wtedy faktycznie mogłoby z tego powstać coś na skalę światową. Zmierzając w sumie do samego powiadomienia, no co sprawy. No tu uważam, że jest duży klops i nawet nie chodzi o samo powiadomienie, tylko o rzeczy, które wydarzyły się zaraz po. Bo to chyba było takie najgorsze. No ale ogółem my sami od dłuższego czasu mieliśmy świadomość, że coś tam się prawdopodobnie dzieje. W ciągu ostatnich dni już wiedzieliśmy, chociaż cały czas myśleliśmy, że będzie chodzić trochę o renegocjację umowy w ogóle, no bo na przykład Mielicowi kończyła się ta dwumiesięczna wstępna umowa. No i co? No uważam, że to jest dosyć spory fuck up, bo ciężko jest się nawet nie obudzić, tylko w sumie no, dowiedzieć się z newsa, że zostałeś potraktowany jako no, swojego rodzaju towar i nagle znikąd ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że teraz będziesz robił to. Oczywiście tutaj chciałbym też, no uważam, że Michał Świerczewski właśnie bardzo dobrze się zachował, prezes XCOM-u. Bo nie dość, że właśnie nie naciskał na to, żebyśmy w jakiś sposób dołączyli do tego projektu. Mieliśmy możliwość zakończenia umowy tak od zaraz, z okresem wypowiedzenia lub też bez niego. Więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie akurat w kwestii samego rozstania się zachował. No ale właśnie patrząc na dalsze, powiedzmy, efekty tej całej operacji i tego, że tak się stało, się tak jak się stało. No, mimo wszystko, o właśnie jeszcze zanim mówiąc w ogóle o GG League'u, chcę powiedzieć, że ten slot, którego mieliśmy na GG League'a, wiadomo, że pewnie w jakichś kręgach na pewno znajdzie się, bo już widziałem niektóre komentarze, że ten slot nam nie przysługiwał tak naprawdę. No,
Poniekąd mogę się zgodzić, ale z drugiej strony nie, no bo jednak był to start XCOM Teamu, gdzie my przygotowywaliśmy się do tego turnieju i chcieliśmy wypaść na nim jak najlepiej, bo tak naprawdę no, punkty w rankingu zdobywa się najbardziej za lany europejskie, a patrząc na taką obsadę, jaka jest na tym turnieju, to myślę, że samo wyjście z grupy mogłoby nas rzucić do no, plus minus top 30 HLTV. No a wiadomo, że stamtąd droga jest troszeczkę ułatwiona dalej, no bo są jednak zaproszenia do zamkniętych kwali, czasem zdarzy się nawet na turnieju offline. No więc to był taki fajny moment, w którym mogliśmy faktycznie zaskoczyć po tym, jak trochę przysiedliśmy po tym dosyć pechowo przegranym meczu na Virtus Pro na Mistrzostwach Polski. No ale właśnie, przez to, że skupiliśmy się na GG League'u, to odmówiliśmy slota w polskiej lidze sportowej. Mieliśmy umówiony bootcamp, dlatego olaliśmy też polską ligę e-sportową, bo chcieliśmy się przygotować do GG League. No a potem nagle dowiedzieliśmy się, mimo że no, potem też wyczytaliśmy na socialach, właśnie social manager Ago już teraz pisał, że dali nam możliwość uczestnictwa w turnieju GG League takim składem, jakim mieliśmy na niego jechać, co no, nie owijając bawełny jest kłamstwem. I tak naprawdę szkoda, bardzo słabo wyszło to, że mogliśmy mieć i Virtus Pro na turnieju i nas. Mielibyśmy dwie drużyny zamiast jednej. No a tak to mamy, nie ma i Ago, ani nas, i jest z Virtus już na turnieju przez no, najzwyklejszą według mnie chciwość. No było to dosyć słabe, bo z tego co wiem, no po prostu my potwierdziliśmy udział w GG League'u, a za naszymi plecami ktoś zgłosił się do GG League i podał im w ogóle skład miksowy. Nawet nie wiem, czy znalazłem się w nim, może tak, może nie, nie widzieliśmy tego składu. Ale na PLE za to mieliśmy pojechać, też trójka z nas, nie wiem, czy byłem w niej powołany do składu. No, pewnie w jakiś sposób, może w jakimś z tych line-upów udało mi się wystąpić na turnieju. No więc ogółem tam no, dużo kłamstwa było akurat, jeżeli chodzi o sam GG League. To mi się bardzo nie spodobało i ogółem zabronienie nam na wzięcie udziału w kwalifikacjach za Virtus Pro, które przejęło nasz slot, no też było dosyć niefajne. Zrozumiałe prawnie niby, bo nadal obowiązywały kontrakty, które no trzymały nas w XCOM, a teraz jako, że jest XCOM Ago, no to sam nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć, no ale może jestem w stanie to zrozumieć, chociaż wydaje mi się, że mając świadomość tego, że nie przystąpimy do projektu, chyba mogliśmy wziąć w tym udział i nie było potrzeby na ograniczanie nas w tej kwestii. No, następnego poranka w sumie też mieliśmy mecz w jakimś Ludbet Cupie, no skoro wypadło GG League, wypadło PLE, nie ma co grać, więc fajnie by było wziąć udział w turnieju online, na który również o godzinie 10.40 admini dostali informację, że nie zagramy w tym turnieju. To również było dosyć dziwne, bo no już byliśmy zgłoszeni. Wiadomo, że to są koszta, to jest studio, to są komentatorzy i w ogóle no nie da się takiego czegoś odwołać 10 minut przed i liczyć na to, że nie przyniesie żadnych konsekwencji, więc pierwotnie my zostaliśmy zbanowani jako gracze i również jako organizacja. Potem udało się to odkręcić. Tutaj również mi się nie podobało, bo widziałem screeny rozmów między organizatorami a którąś osobą właśnie występującą jako właśnie XCOM Ago, które w sumie obarczały słówka menadżera XCOM Teamu winą za to, że ta informacja dotarła tak późno, że my nie możemy grać. A no jednak to również jest nieprawda i zdecydowanie to ktoś z XCOM Ago powinien się zgłosić dużo wcześniej, a nie zwalać tego na słówka. I ogółem też spotkałem się z wieloma dosyć negatywnymi opiniami na temat Mateusza Kowalczyka. A ja mogę powiedzieć, że on i w sumie Krzysiek Pogan to były dwie osoby takie odpowiedzialne za XCOM Team i naprawdę fajne rzeczy robili i bez nich tak naprawdę nie miałoby to w ogóle prawa funkcjonować, więc szkoda po prostu słuchać jakichś oszczerstw na ten temat. No ale tak naprawdę do rzeczy, reasumując trochę cały ten wylew,
Moja opinia jest taka, że projekt XCOM AGO jest fajny. Nie sądzę, żeby z tego został zbudowany top team. Szczególnie patrząc na pierwszą falę, oczywiście nikomu nie ujmując, ale no to jednak no nie są jeszcze gracze, którzy mają jakiekolwiek doświadczenia, mimo wszystko tego trzeba. I na pewno ten pierwszy strzał nie wypali w taki sposób, jaki miałby wypalić. Nie wiem, czy są trochę zaskoczeni, że nikt z naszego line-upu nie wziął w tym udziału. Może tak, może nie. Zachowanie względem nas było niefajne. Tak, nawet bym powiedział trochę chamskie, ale tutaj właśnie XCOM, mimo wszystko wydaje mi się, że już później, po tym, gdzie zachował się niefajnie, zachował się bardzo dobrze i no, dał nam praktycznie wszelkie możliwości, mogliśmy zrobić co chcemy i no i tak też zrobiliśmy. I co z nami dalej teraz? Wydaje mi się, że nie będziemy mieć żadnego problemu. W zasadzie już tam będziemy coś kombinować, gdzie teraz się znajdziemy. Myślę, że ogółem całe to zamieszanie ostatnie, bo no, czekaliśmy właśnie na to przedłużenie kontraktów, czy też nie, zmianę warunków, czegokolwiek. I taka niepewność była u nas w drużynie i wydaje mi się, że trochę nas to stopowało mimo wszystko. Gdzieś tam kilka osób na pewno z tyłu głowy miało to, że te kontrakty się kończą i co będzie dalej. Teraz wydaje mi się, że nie będziemy mieć tego problemu, znajdziemy fajną organizację, która po prostu zadba o wszystko, no i po prostu będziemy mogli dalej się rozwijać, bo wydaje mi się, że 2 miesiące, które mieliśmy na grę, tak naprawdę nie zdołaliśmy ich wykorzystać w pełni. Powiedziałbym, że nawet nie w 50%, bo no nie mieliśmy zbyt dużo tych map porobionych. To jednak zajmuje dużo czasu, żeby dojść do perfekcji na każdej z nich. No i przede wszystkim brakło nam LAN-ów, żeby to udowodnić. Był jeden LAN, gdzie graliśmy tym składem, dwa Games Clash Masters, ale to był dosyć prosty turniej, wiedzieliśmy, że go wygramy. No i Mistrzostwa Polski, gdzie chcieliśmy wygrać, no i tam naprawdę mimo wszystko losowa jedna runda zdecydowała o tym, że no, przegraliśmy my, a nie wygraliśmy, więc też ciężko oceniać przez pryzmat tych Mistrzostw Polski, bo w finale mogło się znaleźć i my, i Virtus Pro, no, tak jak mówię, no, ten mecz akurat był bardzo równy poza jedną mapą. No i tyle chyba. Nie sądzę, żebyśmy mieli jakiś wielki żal. Uważam, że zachowanie było no, słabe po prostu, ale nie łamiemy się tym. Postanowiliśmy, że będziemy szli dalej razem i to jest chyba najważniejsze. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem większość kwestii, o których chcieliście wiedzieć. Dziękuję. Pozdrawiam.